Hej, czyli witajcie, jestem Maciasty i witam was w kolejnym materiale na CSGO Skins, moi drodzy. Jednak zanim przejdziemy, to chciałbym powiedzieć, że obecnie na moim Discordzie trwa konkurs na tego oto skinka, także jeżeli chcecie go wygrać, wystarczy, że wejdziecie, dacie mi reakcję, bo tak naprawdę postem i będziecie w stanie wygrać takowego skinka, więc słuchajcie, serdecznie zachęcam, link jest w opisie, a my, moi drodzy, się będziemy sobie otwierać troszkę skrzyneczek. Mamy, słuchajcie, nowy evencik, Secrets of Anubis, oraz mamy też parę nowych limitowanych skrzyneczek, które co prawda kończą się za tydzień, jednakże w momencie, w którym wy to oglądacie, cały czas te enchantowe, zresztą jak tutaj widzimy w tle, skrzyneczki, słuchajcie, będą dostępne. A tak jak ostatnio otwieraliśmy po prostu Counter-Strike'owe skrzyneczki, tak dzisiaj stwierdziłem, że pora na coś po prostu innego i właśnie zobaczymy sobie te oto tutaj skrzynki. Otworzymy sobie oczywiście od najtańszych do najdroższych, ale również sprawdzimy sobie te skrzyneczki eventowe. I wydaje mi się, że od takowych będziemy mogli sobie zacząć, tylko w ich wypadku zaczniemy sobie od najdroższej skrzyneczki. Skrzyneczki Secret Case za 210 zł. I mamy też, słuchajcie, nową opcję, czyli Boost Mode. Jeżeli sobie ją klikniemy, możemy sobie otworzyć taką zwiększonymi, jak widzicie, procentami. Kwotowo jest to, słuchajcie, znacznie więcej, ale jak widzimy, zwiększa to, słuchajcie, nasze procenty, bo jeżeli sobie wyłączę ten trybik, chociażby na takowego print streama jest 0, no prawie 4%, a z tym jest aż 7,54, 57 nawet, słuchajcie. Dobra, otworzymy sobie na pewno jedną taką skrzyneczkę, słuchajcie, w wersji zwykłej, może nawet dwie i później zobaczymy sobie, jak by oddało to nam w tym trybie zboostowanym. A w ogóle Redline leci pierwsza, jest to, słuchajcie, bardzo fajne, jak widzimy już na sam początek, proficik, bardzo fajnie, 386 zł, więc wydaje mi się, że na sam początek mogę, słuchajcie, sobie ją sprzedać i otworzyć sobie jeszcze raz tą skrzyneczkę w zwykłym trybie i później otworzyć sobie ją w tym mocniejszym. M7 Fate pewnie koło 50 zł będzie kosztować za pewne, 38 jest nawet gorzej, ale w międzyczasie też, jak widzicie, trafiają nam się tokeny eventowe, które później oczywiście możecie przeznaczać na wydarzeniu i wymienić się na różnego rodzaju skinki. Dobra, ja sobie, słuchajcie, sprzedam tą MP7 i kliknę sobie tryb buścik. No i teraz oczywiście no liczymy, że wypadnie coś, co ma zboostowany procent, czyli awupka, tutaj ten nożyk, print streamek, rękawiczki czy druga kosa. 420 zł, także nie mało. I czy będzie MP7 Fate, czyli ile? 38 zł i 20 chyba parę groszy, a nawet w gorszym stanie, więc 20 zł 24 grosze. Także nie oddało w tym wypadku, dlatego sobie, słuchajcie, sprzedam tą MP7 i wrócę sobie na główną stronę. I wy, moi drodzy, jeżeli sami chcecie sobie spróbować właśnie otworzyć tą najdroższą skrzynkę, czy nawet najtańszą w tym wypadku eventową jakąś Wooden Case, może oczywiście sprawdzić sobie CSGO skin z pierwszego linku w opisie lub kliknąć plusik i wpisać, słuchajcie, kodzik Maciasty i wtedy, słuchajcie, dostaniecie 10% bonusu i darmowe 2 zł i 10 groszy, jeżeli wcześniej wpisywaliście żadnego godziku, a jak widzicie, metod płatności jest wiele i przy okazji też dostajecie za wpłatę te tokeny eventowe. No dobra, w tym wypadku też mamy, słuchajcie, boost moda i w tym wypadku również mamy zwiększone procenty. Także w tym wypadku na przykład 25 zł sobie wydamy na zwiększonych też procentach w trybie boost, Shapewood, Brother oraz Oxide Blazik. Ale czy te skinki były tutaj zwiększone procentowo? Z tego, co widzę, niestety nie. Ale czekajcie, bym sobie wyłączył 6-8... Nawet, słuchajcie, mamy pomniejszone procenty, bo tutaj była 7 właściwie na P90, a teraz mamy 6,80. No dobrze, otwórzmy sobie, dwa razy, proszę bardzo, mieliśmy większe procenty na takowego skaucika i takowy, słuchajcie, siadł. Także takowego zostawimy i możemy sobie otworzyć ostatni raz tą skrzyneczkę, zobaczyć, co z niej, słuchajcie, poleci. Hawk z tym Falian, na niego chyba nie było większych procentów, jak z tego, co widzę. No, on był tutaj zaraz po 12 zł, także sobie sprzedamy tego auga, możemy ewentualnie sobie zostawić i możemy sobie teraz, słuchajcie, przejść do na przykład skrzyneczki Anubis Case, albo w ogóle wiecie, co mam pomysł. Przejdziemy sobie na case battle i tutaj sobie wrzuć. Aha, tylko tutaj chyba, jak pamiętam, nie można było wrzucać tych eventowych, a nie można było, dobrze. Czyli Anubis Case to będzie również skrzyneczka Skaraba oraz to chyba było za około 50 zł skrzyneczka Chica. No dobrze, dodam sobie dwie skrzyneczki, tego dam sobie dwie, albo wiecie co, po trzy skrzyneczki z obu. I dodam sobie, wydaje mi się, po prostu bota, żeby po prostu zbyt dużo czasu nie tracić. 346 zł 50 groszy. Poczekamy sobie tutaj, aż się tutaj ten czas skończy i po prostu, wiecie co, dodamy sobie bota. Dodamy sobie bota o najniższym procencie, bo jesteśmy zachłanni i będziemy chcieli, słuchajcie, wygrać. Dobrze, 9 skrzyneczek, słuchajcie, wszystkie eventowe, jak widzimy, są one mocno pomieszane. Dobra, zobaczymy, jak to wejdzie. Jeżeli chodzi o tokeny, to wypadamy gorzej i też właściwie, jeżeli chodzi o kwotę i stan, wypadamy gorzej. Ale tutaj już wychodzi, słuchajcie, według mnie znacznie lepiej. 54 zł za takiego fajnego kałaszka i dodatkowo też padają całkiem zacne tokeniki. No dobrze, niech ja to, słuchajcie, bardzo chętnie przyjmę. 78 zł na razie na moim koncie jest, co prawda. No i w tym momencie, słuchajcie, zaczynamy odstawać. Także co, liczę, że kurde, jednak te skrzyneczki. Oh my god, jeszcze takowy kałaszek. Ajajaj, no niedobrze to wygląda, niedobrze. Może jeszcze jakimiś skrzyneczkami.
bodajże teraz te dwie, które będą, czy nawet i trzy, to chyba są... Nie, one chyba nie są najdroższe, to ostatnia jest chyba bodajże najdroższa. Także zobaczymy sobie, czy uda nam się, słuchajcie, stąd jakoś, słuchajcie, wrócić, bo musielibyśmy wrócić właściwie ponad 200, 200, 200 złotymi. Także ostatnia skrzynka może jakoś uratuje jakimś droższym skinkiem, który sprawi, że wygramy tą bitwę. I niestety nie, tutaj Cyrexik nawet poleciał, więc niestety GG, well played. Także się cofniemy i wydaje mi się, że po prostu możemy sobie otworzyć tą skrzynkę Chikara chociażby. Tu nawet mamy Tiger Tooth'a, właściwie dwie kostki są, tak, dwie kostki, jakieś rękawiczki. No dobrze, 252 zł, niech to się kręci, niech to się otworzy. Kurczę, żeby się zatrzymał się chyba, no nie zatrzymał się, ale ty, będzie w sumie Wildfire, więc nie jest tu najgorzej. 216, a wydaliśmy ile, żeby się tutaj upewnić, otwórz ponownie, a 252 tutaj wydajemy. No to wyszliśmy na minimalnie, na minimalną stratę, stąd na pewno też wyjdziemy na stratę, już mogę tutaj powiedzieć. No i otworzę sobie ostatni raz tą skrzynkę Chikara, ale w międzyczasie, słuchajcie, też farmią się to tokeny, więc I guess, z drugiej strony to nawet i najgorzej. I stąd leci nam również nieciekawie. Dobra, wracamy sobie i możemy sobie ewentualnie na sam koniec jeszcze tych eventowych otworzyć sobie skaraba. Tutaj 63, zbustujemy sobie nasze procenty, bo czemu by nie? 126 zł otworzenie takowych trzech. I wypada nam Nightwish i wypada nam Galil Echo. I żaden z tych skinów nie jest, słuchajcie, tym zbustowany, można by powiedzieć. Także otwieramy sobie jeszcze raz. 126 zł. Uspik znowu. A nie, Uspik Monster Masha Pies już z kolei się znajduje w tym wszystkim. 100 kosztuje, także całkiem zacnie. No i otworzę sobie, słuchajcie, ostatni raz tą skrzyneczkę, licząc na jakiś lep. No, Monster Masha w Battle Scared jest tego, co widzę, albo nawet pewnie Well War nie będzie. Battle Scared 74 zł. No to niech, powiedzmy, on tutaj będzie. No dobra, możemy sobie też, słuchajcie, przejść teraz właśnie do tych limitowanych. I jest, słuchajcie, zaczniemy z kolei od najtańszych otwierania. 6 zł takowa kosztuje. Aha, i tu mamy naklejki. Dobra, naklejka Save Me 94% klasycznie kosztuje. Ewentualnie możemy sobie... Faja. Freak. No, prawie się tutaj ten siadł, bardzo fajny nowy uspik. Możemy sobie właściwie w teorii zwiększyć te procenty. 15 zł będzie takowa i na wtedy kosztować prawie 52. I po 1, a tutaj mamy 5% na Monster Mashupa i 2, 1,5, 1,5 i 90 tylko procent na takową naklejeczkę. Otworzę sobie ostatni raz, bo z tego co widzę, to tutaj, no klasycznie, 90% to jednak jest dużo, żeby trafić dziesiątkę, trzeba mieć dosyć duże szczęście, bym raczej mimo wszystko powiedział. Także się cofniemy i przejdziemy do drugiej najdroższej skrzynki, 14%, tu już mamy awupkę, wydaje mi się, że możemy sobie też procenty nasze troszkę podkręcić, 138 i tutaj ponownie 10% jest na... 10% na najlepszą łupkę i takowa, słuchajcie się, jeszcze stajemy ręcznie nowym. Let's go! Okej, okay, limitowaną dały naprawdę mocno. Otwieram sobie jeszcze tak z dwa razy tą skrzyneczkę. Jakaś jeszcze może tutaj, by wpadła łupka. 40 no scope, no naklejeczka to raczej będzie. I co, ostatnio nas otworzymy. Czy jak sobie przyspieszę? Nie, to się nie przyspieszę. Dobrze, także tak... To wygląda, moi drodzy. Zrobiliśmy jedną z fajniejszych awupek, bardzo mi się podoba. Sprzedam sobie ją, cofnę się i teraz możemy sobie otworzyć drugą najdroższą skrzyneczkę. 34 zł kosztuje jedna, 170 groszy w takim wypadku jest 4%. Czy sobie podkręcimy 288? No dobra, to może nie będziemy aż tak szaleć z tymi procentami. Jakąś dwójkę na pewno możemy sobie na podkrętkę wrzucić, bo to będzie ile? Wtedy mamy 8% szansy na jednego ze skinów. I... no nie... Kurde, myślałem, że to siądzie, już byłem prawie przekonany, naprawdę. 2% co prawda było na tą M4, ale taki glucik... Glucik siądzie! Dobra, i mamy też, słuchajcie, kolejną kostkę, która jest jeszcze w StatTraku. Wow! Ale udają ci się te limitowane. 2% co prawda na to było. Niecałe, ale siadło. No dobra, otworzymy sobie ostatni raz i jeszcze M4 siedzi... Wow! Ty. No ten dropik, powiem szczerze, całkiem zacny jest. Dobra, sprzedajemy sobie to i idziemy sobie teraz, słuchajcie, na kolejną 34 zł i tak dobrze daje. No naprawdę fajnie. Dobra, tutaj w tym wypadku, no emerald jest jeden. Chciałem powiedzieć, emeraldy są dwa, ale to jest tylko, ale to jest face 4. No dobra, przeleci oczywiście, no klasycznie, po łech na nas tutaj, żeby tutaj wypadło, otworzyć więcej. No 230 zł, nie jest mało, otworzę sobie ostatni raz tą skrzynkę, żeby jeszcze mi, słuchajcie, starczyło balansu, żeby otworzyć sobie dwa razy kolejną. No tutaj oczywiście poleci nam chicken, takie sobie sprzedajemy. I ostatnia, najdroższa skrzyneczka, w której mamy White Lotusa. 552 zł, no to nie starczy mi na otworzenie dwóch, ale sobie zaraz coś sprzedam, żeby mu jednak było mnie stać. No i będzie naklejeczka Salty. Ona co prawda i mimo wszystko, jak ją nakleić, nie jest złą naklejką. Ona w 8 zł, słuchajcie, kosztuje. Jak widzicie, tu już posprzedawałem niektóre ze skinów, żeby mieć ostatnią szansę na
Kałacha White Lotusa. I będzie niestety nowa szanowa, po prostu naklejeczka Salty. Pod sam koniec mogę wam ewentualnie pokazać, jak działa po prostu tryb wydarzenia. Czyli po prostu możecie deponować te swoje tokeny, które zdobędziecie, i po prostu osoba, która ma najwięcej tych tokenów, wygrywa. Klasycznie możecie sobie ustrzelić skina, pod którym tak naprawdę no kryje się skinek. No i ostatni handlarz broni, wrzucacie te tokeny, które macie, i też dostajecie skinka. W moim przypadku wrzucę po prostu wszystko, czyli prawie 12 kafli, i dostanę beretki za 22 niecałe złote. Także jeżeli też macie jak ja po prostu kilka co tańszych skinów, do 10 możecie bodajże, jak pamiętam dobrze, wrzucić tych co tańszych i wymienić sobie to po prostu na innego droższego, dokładnie tak 10, czyli w tym wypadku wrzuciłbym dechę i mógłbym sobie to po prostu wymienić na jakiegoś, nie wiem, 5-7 albo takowego Maka 10 hit i po prostu już takowym skinkiem się cieszyć. Także moi drodzy, na dzisiaj sobie zakończymy, wydaje mi się, że poszło nam nie najgorzej, także jeżeli sami chcecie sobie sprawdzić CSGO skins, wbijcie z pierwszego linku w opisie lub wpiszcie kodzik maciasty, bo wtedy naprawdę fajne bonusy dostajecie. Pamiętajcie, grajcie, jeżeli macie 18+, i co? Dziękuję za uwagę, przypominam o konkursie i widzimy się następnym razem, cześć!